Witam w kolejnym vlogu ze strony ja, czyli pies i czapka z psim patrolem. Zapraszam was do dnia z mojego życia i na start myślałem, że dzisiejszy dzień będzie taki jak inny, ale nie. Nagrałem sobie przed chwilą opening zwykłych skrzynek, taki wiecie, który był modny jakieś 5 lat temu. Co trafiłem? Trafiłem bandaże bokserskie za 1200 zł. Jest to jeden z nielicznych openingów, który mi się po prostu zwrócił, nie? Bo tam wydałem na skrzynki z 800 zł, no i tam paręset złotych zysku, także fajnie się zaczął dzień. No i co, teraz filmik się montuje, bo taka ciekawostka, parę osób się mnie pyta: Mateusz, jakie polecasz programy do montowania i tak dalej, bo masz fajny montaż. No ja już od jakiegoś półtorej roku nie montuję swoich filmów, ten vlog w sumie zmontuję, bo on jest taki fajny, prosty, ale filmik się teraz montuje, a ja teraz mogę zająć się sobą i do tego was zapraszam. Wiesz, że otwierałem normalne skrzynki w CES-ie i trafiłem rękawiczki za 1200 zł? Jak debil wyglądam? Nie, to ty powiedziałeś. Ja wiem, że wyglądam jak debil. Nie, ale to takie... A teraz? Jak debil. A teraz uwaga, będzie magia montażu. Jak widzicie, mam nowy samochód, był z niego filmik na głównym kanale, ale w sumie z racji tego, że jest to drugi kanał teraz, luźniejszy, to mogę wam troszeczkę więcej o nim poopowiadać, pokazać jakieś takie smaczki. I wiecie co, jeszcze tak sobie pomyślałem, bardzo mnie to śmieszy, bo chwilą wam pokazywałem, że magia montażu, nie? I włączyłem w tej kamerce zwolnione tempo i zawsze mnie to tak bardzo śmieszy, jak te kamerki pokazują: wow, zobacz, moja kamerka nagrywa w 120 fpsach, a to zawsze jest tak, że czym więcej fpsów sobie nałożysz gdzieś na telefonie czy na kamerce, to tym bardziej ciemniejszy jest po prostu ekran i to tyle, nie? Dobra, jest zmiana perspektywy i wiecie co, dzisiaj mam taki dobry dzień, że chyba sobie zaraz pojeździmy na sporcie w tym samochodzie, bo oczywiście jakby ktoś nie wiedział, jest tutaj tryb sport. I wiecie co, miałem takie wrażenie, że kurde, pewnie będę cały czas jeździł na tym sporcie, bo wiecie, fajnie tak poczuć takie te lepsze przyspieszenie, ale w ogóle na tym nie jeżdżę. Wczoraj jak sobie na chwilę włączyłem, to już zapomniałem, jakie to jest kurde odczucie, bo ten samochód po prostu nie ma nic wspólnego wtedy z cywilizacją, wtedy tak zapieprza, krótko mówiąc. No ale jednak teraz póki co nie będę go włączał, no bo musi się troszeczkę pewnie silnik dogrzać, nie? I w ogóle jeszcze co do ostatniego filmu, nie? Bo on tam fajnie poszedł na moim kanale. To bardzo mnie śmieszyły zawsze komentarze tych znawców, lubię ich czytać, bo są osoby, które... nie wiem, mam wrażenie, że są na drugim roku, jak w jakimś technikum mechanicznym, po prostu znają się na wszystkich samochodach świata i te ich takie rady, które są wręcz takie krytyczne, strasznie mi one śmieszą, nie? Jedno z takich rad było coś takiego, że ktoś mi tam, parę osób w sumie napisało, że ten samochód nie ma nic w ogóle wspólnego ze sportem, nie? Że to, że ma tam napis S, że ma sportowe zawieszenie, że ma dwa turbo i 200 koni, to tak naprawdę to jest nic, nie? Bo on tak naprawdę to w ogóle nie jest sportowy. No a zaczynając w ogóle od źródła tego, kto tworzy Mini Cooperki, czyli ten samochód, to jest to gościu, który wcześniej projektował same wyścigówki. On ma właśnie pasję do tego, aby tworzyć samochody bardziej sportowe. I nie każdy Mini Cooper jest samochodem sportowym oczywiście, to jest jasne. No ale ten po prostu taki jest, no. Wiecie, to ten samochód pokazał mi też coś takiego, że bardzo fajnie jest dawkować sobie przyjemności w życiu, bo... może to będzie nieskromne, co powiem, ale w momencie, gdy kupowałem swój pierwszy samochód, czyli tego Passata, no to już wtedy mogłem sobie pozwolić na ciut lepsze auto, ale właśnie zawsze staram się dawkować swoje marzenia i przyjemności, bo zobaczcie, że w tym momencie, gdy mam samochód, który chociażby ma klimatyzację i w tym momencie mnie chłodzi i nie muszę tak jak wcześniej opuszczać okna, aby wiatr mi docierał do twarzy, to jest aktualnie bajer, który mega mnie jara, a nie jest to jakiś nadzwyczajny coś, że samochód ma klimatyzację, dużo samochodów ma, więc fajnie sobie to dawkować, bo w momencie, gdy sobie zafundujesz coś, do czego jesteś w stanie się szybko przyzwyczaić, to potem, aby znaleźć kolejną rzecz, która cię zaskoczy, to jest to już po prostu ciężkie, nie? W ogóle, no, cieszenie się z małych rzeczy to jest naprawdę duża sztuka. Wiele osób o tym mówi, żeby cieszyć się z przyjemności, ale mało osób to potrafi tak naprawdę, no bo... można udawać tak, że kogoś cieszy jakaś mała rzecz, ale jednak każdy chciałby doświadczyć czegoś naprawdę chyba super w życiu, spełnić swoje marzenia, być tym człowiekiem sukcesu. A ja aktualnie w głowie mam coś takiego, że naprawdę cieszy mnie wszystko. Nie wiem, od czego to się bierze. Być może nawet bierze się coś takiego od tego, że na przykład dobrze się odżywiasz. Jak dobrze się odżywiasz, to nie masz jakichś zaburzeń w swojej głowie i w sumie to, co jesz, to też wpływa na twoje hormony, a hormony wpływają na to, jak postrzegasz świat. Może to już tak za bardzo filozoficznie teraz mówię, ale w mojej głowie
głowie ma to jakieś takie połączenie, że nawet czasem dobry sen i jakieś dobre jedzenie powoduje to, że potrafisz się potem cieszyć z tych takich normalnych, prostych rzeczy, bo chociażby masz na to energię, tak? Nie jesteś cały czas zmulony i tak dalej, nie? I lubię poruszać ten temat właśnie jedzenia i funkcjonowania organizmu, bo wziął się on w ogóle w mojej głowie stąd, że ja kiedyś miałem w ogóle walczyć na jednej z gal. No, miałem walczyć na Royal Division, pewnie kojarzycie tą galę, to jakaś masakra w ogóle. Ale dostałem ofertę, normalnie już tam były stawki ustalane i tak dalej i wtedy rzeczywiście już sobie znalazłem trenera, z którym tam ćwiczyłem przez długi czas i on właśnie porównał jedzenie każdego człowieka do opału w piecu, że jakby jak chcesz sobie rozpalić w piecu, to oczywiście możesz tam na przykład włożyć oponę, możesz tam sobie włożyć jakąś plastikową butelkę i rzeczywiście przez chwilę będzie ciepło, tylko że bardzo szybko się taka plastikowa butelka spali, jest to w ogóle mało kaloryczne dla pieca i niezdrowe, a jak włożysz tam dobrej jakości drewno, to ten ogień się będzie utrzymywał przez dłuższy czas, będzie to zdrowsze dla pieca. I tak samo ten trener mi powiedział, że tak samo jest z jedzeniem, nie? Możesz sobie zjeść dwie tabliczki czekolady na śniadanie, przez chwilę będziesz miał turbo wystrzelony cukier i energię i nie będziesz czuł się zamulony, ale potem ten zjazd, który przyjdzie tak szybko, spowoduje, że nie można się potem cieszyć z takich małych rzeczy, no bo co, no bo będziesz przez resztę dnia zamulony, nie? I taka jest prawda. I zobaczcie, zawsze Passatem, nawet i na odcinku, wjeżdżałem tutaj. No teraz tutaj nie wjadę, teraz sobie ustanę tutaj, bo niestety ten samochód nie jest do tego, aby jeździć po takich drogach. Znaczy, nic się by nie stało, nie? Ale no póki co ten samochód bardzo, ale to bardzo dbam. Ten samochód ma dużo smaczków. Jednym z nich jest to, że bardzo często zapominałem o tym, że jak gdzieś stawałem, to od razu wyłączałem samochód, tak? No bo po prostu chcę gdzieś pójść, no to wyłączam samochód. Okazuje się, że w momencie, gdy jest tutaj jakaś turbina czy turbo, nie wiem jak to dokładnie wygląda, bo mi to mechanik tłumaczył, to trzeba chwilę poczekać, żeby ta turbina się ochłodziła i bardzo niezdrowo jest po prostu stawać z samochodem i od razu go wyłączać. On musi paręnaście sekund najlepiej pochodzić po prostu. O, i nie wiem, czy to słyszycie? Takie lekkie stukanie zawsze jest, jak wyłączy ten samochód. Nie wiem, co to jest. Nie, no dobrze, że ta kamerka ma odszumianie dźwięków w sobie, bo pewnie teraz mnie super słyszycie. Ogólnie jest super pogoda. Pokażę wam, jak wygląda tutaj ten panel sterowania. Od wszystkiego są przyciski. Co ciekawe, jeśli chcesz sobie uchylić szybę, tutaj nie ma żadnego przycisku. Znaczy tutaj jest tylko od sterowania lusterkami, a przycisk od szyby jest tutaj albo tutaj. Co więcej, słuchajcie, teraz tego nie będzie widać, ale w nocy to widać, że tutaj jakby boki tych drzwi są podświetlane na różne kolory. Nie wiem, jaki to jest RGB czy jakiś LEDowy, ale jest różowy, zielony, niebieski, czerwony, pomarańczowy i zmienia się oczywiście guzikiem o tym. Pokrótce tak to wygląda i teraz słuchajcie, mam do was pytanie, bo ostatnio jak was się zapytałem, to widać, że naprawdę sporo osób się zna na samochodach i to jest Cooper S 2008 roku. Mam nadzieję, że takie informacje wystarczą. Tutaj jest jakby ten panel cały sterowania, tak bym to nazwał. Jestem ciekaw, czy w tym samochodzie da się jakoś połączyć przez Bluetooth, czy jest taka opcja, bo ja tutaj szukałem, no i nie mogłem znaleźć, a tym się generalnie, no tymi przyciskami się steruje, jeśli chodzi o ten panel sterowania. Czy może trzeba kupić jakiegoś, nie wiem, AUXa, jakiś transmitter czy coś, żeby słuchać muzyki z telefonu? Jak to wygląda i czy w ogóle jest to możliwe? Bo ja nie mam pojęcia, nie znam się na tym, ale może akurat ktoś kiedyś oglądał jakieś filmiki albo wie, jak to jest w takim rocznikowo samochodzie i może mi napisać w komentarzu, jeśli ktoś się na tym zna. Bo wiecie, teraz jeszcze dalej wożę ze sobą głośnik, jeśli chcę posłuchać czegoś innego niż radia.